Rafał, za nami drugi odcinek programu Taniec z Gwiazdami. No mam wrażenie, że dzisiaj jurorzy byli trochę bardziej ostrzy niż na początku. Z czego to wynikało? No z tego, że w pierwszym odcinku wszyscy uczestnicy sobie podwyższyli tak poprzeczkę, że teraz będziemy od nich wymagać więcej. Sami sobie strzelili w kolano. Ale no, jak widać, poziom jest bardzo wysoki. I już szukamy takich rzeczy, które tak naprawdę dla zwykłego, normalnego widza nie jest to może zauważalne, ale dla mnie czy tam dla Iwony jest to widoczne. Czyli takie szczegóły, tak zwane detale. Pojawiły się takie komentarze, że Anna Maria Sieklucka no, nie zasługuje na tak niskie oceny. Dlaczego jej tańce no, nie są oceniane nieco wyżej? Nie wiem, kto to komentuje. Może to komentują fani Ani, ale no, ja jestem tutaj po to i my wszyscy jurorzy, żeby oceniać to, co widzimy na parkiecie. Więc patrząc nawet dzisiaj, jak obserwowałem te wszystkie skróty, które zaprezentowały pary na parkiecie, to uważam, że dzisiaj to było naprawdę racjonalne noty. No mówię, wszyscy naprawdę dobrze tańczą i dlatego już takie małe rzeczy, szczególiki są bardzo brane pod uwagę. No właśnie, bo tak jak patrzymy póki co na tę tablicę taką, gdzie możemy zobaczyć, kto jest na szczycie, no to jednak tutaj panie, czyli Vanessa i Julia, no całkiem dobrze się prezentują. Myślisz, że to tak będzie do końca? Tego nie wiemy. Ja to dzisiaj powiedziałem w programie, że zaczęli naprawdę z wysokiego C i teraz, żeby to utrzymać, to jest bardzo ciężko. To jest tak samo jak porównanie do maratonu, jak ktoś od razu na starcie będzie całą siłę swoją dawał, no to potem może gdzieś tam na przykład, nie wiem, nabawić się kontuzji albo coś się może wydarzyć takiego, że może się do mety nie dobiec, więc... No mówię, no to trzeba naprawdę rozważnie, no ale no jak widać, no dziewczyny też w jakiś sposób ten poziom cały czas tak jakby nadają wszystkim innym uczestnikom.